33, 34. Fantastico. Wow. Czyściutka. Dobra. Testujemy dalej. Siema wszystkim, dzisiaj kolejny rower elektryczny na moim kanale. Składany, 38 kg wagi, w 100% legalny. Nazywa się Engwe L20 SE. Ja jestem nim po prostu zachwycony. Możecie go kupić za jedyne 3,5 tysiąca złotych, ale z moim kodem rabatowym, który zamieściłem w opisie tego filmu. Kurczę, no zobaczcie sami, jak on się pięknie prezentuje. Dostępny jest w sklepie buybestgear.com, gdzie znajdziecie również wiele innych rowerów elektrycznych, dostępnych oczywiście na polski rynek. Ten konkretny model L20 Second Edition dostępny jest w 3 kolorach. Czarny, biały lub oliwkowy. No ja wybrałem sobie akurat czarny, bo taki mi się po prostu podobał najbardziej. Ten model posiada, tak jak widać, silnik w tylnej piaście 250-watowy, czyli w 100% legalny. Jego maksymalna prędkość to 25 km na godzinę, czyli tyle, ile ustawodawca przewidział. Co prawda ma manetkę gazu, ale służy ona jedynie do tego, żeby ruszyć nim z miejsca bez odpychania się. No chyba że zdejmiecie blokadę, to wtedy prędkość maksymalna 35 km na godzinę i nie trzeba pedałować, bo można też odblokować manetkę. Pokażę Wam później, jak to zrobić. Koła moim zdaniem są tutaj naprawdę w sam raz. Takie nie za grube, nie za cienkie. 20 cali na 3 cale szerokości opona terenowa, jak widać. Zarówno w tylnym kole, jak i w przednim kole znajdują się klasyczne pomarańczowe odblaski, a sam rower wyposażony jest oczywiście w reflektor LED-owy, również z białym odblaskiem z przodu. No i oczywiście czerwona lampka z tyłu. Z przodu, jak widać, niezły amortyzator o sporym skoku z możliwością zablokowania go na sztywno. Amortyzator również znajduje się w siodełku. Porusza się ono góra-dół na dużych wybojach. Sprawdza się to naprawdę całkiem spoko. Samo siodełko też jest spoko. Nie za twarde, nie za miękkie. Wydaje się być akurat takie w sam raz. Hamulec tylny tarczowy zaciągany linką. Z przodu również taki sam hamulec tarczowy zaciągany linką. Na klamkach jest taka gumeczka, która jest zresztą wymienna. Powoduje to, że nie ślizgają nam się palce. Bardzo fajnie się to trzyma. Bardzo mi się podobają rączki tego typu. Dobrze, że w tym rowerku również coś takiego jest. Po prostu chodzi o to, że dłoń się tutaj opiera, przez co jest naprawdę dużo bardziej komfortowo. Jego analogowy napęd to jedno duże przełożenie z przodu i siedmiobiegowa kaseta Shimano, która, wiecie co, no może się przydać, jak padnie Wam bateria. Cały mechanizm przerzutek zabezpieczony jest takim metalowym zabezpieczeniem. Ten mechanizm już testowałem z innym rowerkiem, bardzo fajnie to działa, można sobie wybrać jeden z siedmiu biegów, w jedną, w drugą stronę, także to akurat jest naprawdę sprawdzone i dobre. Ten rowerek ma regulowaną wysokość kierownicy, możecie sobie ją podnieść o 10 cm dokładnie, także jeśli ktoś ma taką potrzebę, no to może sobie jeździć w ten sposób. No ja akurat nie mam, tak jak jest, jest ok. No i żeby nie było, siodełko również jest w pełni regulowane. Zwróćcie uwagę, że jak na elektryka, to ta rama nie jest jakoś tak przesadnie gruba i masywna. Jak się tak na niego patrzy, to gdyby nie ten czarny kolor, no to wigry 3 jak nic. Słuchajcie, byłbym zapomniał, a w zestawie jest gratisowy, piękny bidon od Engwe. Przyda się. Zobaczcie, jaki porządny ten rower ma koszyczek na bagażniku. 13 kg maksymalne obciążenie. Według mnie no, wytrzyma chyba więcej. Zobaczcie, jaki on jest naprawdę solidny. Poza tym na bardzo solidnym mocowaniu, które jest przykręcone na 4 śrubach. I ten bagażnik, co ciekawe, możecie sobie zamontować na przykład z przodu. Tutaj do tego celu specjalnie są 4 uchwyty, do których przykręca się bagażnik i wtedy macie bagażniczek z przodu. Kto co woli, kto jak lubi. Ja akurat wolę mieć go z tyłu. Bardzo ważna rzecz, tutaj pod siodełkiem na ramię znajduje się taka naklejka świadcząca o tym, że ten rower ma moc 250 W i jego maksymalna prędkość to 25 km na godzinę, więc jeśli zatrzyma Was policja, to możecie pokazać to i dziękuję. I teraz bardzo ważna rzecz, czyli bateria. Jest to wyjmowana bateria 36-woltowa o pojemności 15 amperogodzin. Tej baterii tak łatwo nikt Wam nie wyjmie, ponieważ zabezpieczona jest kluczykiem. Kluczyk służy również do uruchamiania roweru. A żeby wyjąć baterię, to trzeba przekręcić kluczyk w lewą stronę. Następnie naciskacie dźwignię pod siodełkiem, przekręcacie siodełko i w tym momencie można wyjąć baterię. Proszę bardzo, jest na wierzchu. Można sobie ją naładować w domu. A w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Wsuwamy sobie
bateryjkę, przekręcamy kluczyk, siodełko wraca na swoje miejsce i można jechać. Kurde, jeszcze nie pokazałem najważniejszej cechy tego roweru, czyli oprócz tego, że jest elektryczny, to ma składaną ramę i zrobicie to dosłownie w 3 sekundy, wystarczy pociągnąć za dźwignię, pchnąć lekko nogą, to jest taki mój patent i rower macie złożony w pół, ale można jeszcze złożyć kolumnę kierownicy, wystarczy pociągnąć sobie tu za dźwigienkę, proszę bardzo, rower jest złożony, 38 kg wagi, nie jest źle. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo, tylko w odwrotnej kolejności, pyk, pyk. Proszę bardzo, rowerek gotowy, można jechać. Także to może pokażę Wam, jak działa to wspomaganie elektryczne, no bo przecież każdy jest ciekawy, jak taki rower jeździ. W takim razie po kolei, żeby uruchomić ten rower i móc z nim jechać jak na elektryku, to musicie mieć kluczyk. W zestawie są dwa kluczyki, jeden oczywiście jest zapasowy. I teraz tak, wystarczy wsadzić kluczyk do stacyjki, która znajduje się w baterii. Przekręcamy w prawo, no i uruchamiamy rower. Po lewej stronie na kierownicy znajduje się przycisk zasilania od spodu. Naciskam. W tym momencie uruchomił nam się piękny, kolorowy, duży, czytelny wyświetlacz, na którym widać prędkość, bieg, stan baterii i takie informacje jak licznik trip, licznik ogólny, czyli przebieg, maksymalna prędkość, jaką osiągnąłem, czyli w tym momencie 0 i średnia prędkość. Te wszystkie informacje przełącza się tym bocznym, górnym przyciskiem, natomiast dolny odpowiada za uruchomienie oświetlenia, czyli reflektora LED-owego. Tutaj mamy informację, że mamy w tym momencie włączone światła. Natomiast te dwa duże przyciski plus i minus służą do zmiany biegów lub jak kto woli wspomagania elektrycznego. I tak mamy teraz zerowy bieg, na którym musielibyśmy po prostu pedałować, żeby móc jechać tym rowerem. Tym dużym włącznikiem plus i minus zmienia się oczywiście biegi i tak mamy w tym momencie zerowy. Możemy sobie dojechać do piątego. Zaraz pokażę Wam, jak kolejno na każdym biegu rower się rozpędza. I przy okazji chciałem Wam pokazać taką ciekawostkę. Jeśli przytrzymacie sobie przycisk minus, to po chwili zapali nam się tutaj taki rowerzysta i w tym momencie, słuchajcie, rower sam zaczyna jechać. To znaczy, żeby go prowadzić, to po prostu nie musimy wkładać absolutnie żadnego wysiłku. To jest taki tryb do prowadzenia roweru. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, jak pokazywałem, jak się go składa, że są tutaj również pedała, które się składa. Aha, no i oczywiście jest też dzwoneczek. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. W tym momencie mam bieg zerowy, czyli nie ma tutaj żadnego wspomagania silnikiem elektrycznym. Przerzutkę mam ustawioną na 7 bieg, czyli ten najszybszy, ale niestety najcięższy, więc muszę się troszeczkę rozpędzić i w tym momencie sobie jadę po prostu siłą własnych mięśni. Nie ma problemu, akurat jest dobra droga, nawet troszeczkę ze spadkiem w dół delikatnie, także no w sumie jazda na takim rowerze nie różni się niczym od jazdy na normalnym analogowym rowerze, pomijając fakt, że jest troszeczkę cięższy, więc no jest troszeczkę ciężko. To znaczy teraz jest lekko, ale w razie czego, no to są przerzutki, można sobie przerzucić na bieg numer 1 i nawet pod najwyższą górę wdrapiecie się bez żadnego problemu. Ale dobra, dajemy sobie na 7 i poczekamy, aż zacznie się trochę tutaj wzniesienie, to pokażę Wam, jak wygląda jazda na wspomaganiu elektrycznym. Dobra, jadę sobie na tej 7, jest coraz ciężej, ta droga idzie troszeczkę do góry. Psy szczekają, czyli już mnie wyczaiły. I teraz tak, włączam sobie 1. Od razu silnik zaczyna pracować i napędza nas do 12 km na godzinę. Nie czuję teraz żadnego zmęczenia. Pedałuję sobie na 7. Zero zmęczenia, 12 na godzinę. Mamy pierwszy bieg. Możemy sobie jechać z taką prędkością, bym powiedział, spacerową. 2 to już wspomaganie do 15 km na godzinę. Jest po prostu trochę szybciej. Pedałuję sobie też minimalnie szybciej. Prędkość jest jak najbardziej odpowiednia, nawet fajna. 3 bieg, mamy 18 km na godzinę, trochę szybciej pedałuje, zero zmęczenia, no i oczywiście jedziemy wspomagani silnikiem elektrycznym. 4, 21 na godzinę, no jest fajnie, przyjemnie i słuchajcie, 5 bieg, czyli maksymalna prędkość, wspomaga nas do 25 km na godzinę, 24,5, 26, 24,6, no tak do 25, czyli maksymalna, legalna, dopuszczalna prędkość. Jest ok? Jest ok. Jeśli przestanę pedałować, oczywiście nie ma wspomagania,
Przekręcam manetkę, no niestety nic się nie dzieje, no bo rower jest w tym momencie zablokowany, więc po prostu na manetce nie pojedziecie nigdzie, no bo to by było w pełni nielegalne. A teraz pokażę Wam taką rzecz. Teraz mam tutaj wbity piąty bieg wspomagania, siódmy bieg przerzutki. No i w tym momencie byłoby ciężko tak po prostu ruszyć z miejsca, bo to wspomaganie też, słuchajcie, dopiero po trzech ruchach pedałami zaczyna działać, więc ruszenie może być troszeczkę utrudnione, ale właśnie po to mamy manetkę, która jest zaprogramowana tak, żeby ułatwić nam to ruszenie. I teraz Wam pokażę, o co tutaj chodzi. Zatrzymujemy się. I teraz tak, pokażę Wam może najpierw na sucho. Wezmę sobie go na stopkę, przekręcam manetkę. I zobaczcie, co się dzieje. Rowerek rozpędza się do 5-6 km na godzinę. I teraz patrzcie, bez żadnego odpychania się. Przekręcam manetkę, rowerek sam rusza, zaczynam pedałować. No i teraz już dalej idzie, wiadomo, na elektryku. Puszczam manetkę, bo to już i tak nie działa. I jadę sobie dalej. 25 km na godzinę to jest maksymalna prędkość. Rowerek jest w tym momencie zablokowany, ale też jest przez to w 100% legalny. Gdybyście jednak chcieli jechać trochę szybciej, a na dodatek nie pedałować, no to jest możliwość na własną rękę odblokowania tego roweru i teraz Wam to właśnie pokażę. Zatrzymujemy się. I teraz tak, przełączamy sobie na bieg 0. Przytrzymujemy plus i minus przez 3 sekundy. A teraz przez 15 sekund przycisk plus. 15 sekund minęło. Teraz mamy informację, że jest rower odblokowany do 100 km na godzinę. Wyłączamy go. Włączamy ponownie. I patrzcie, co się teraz dzieje. Włączam sobie piąty bieg, czy tam obojętnie. Wystarczy pierwszy mieć nawet włączony. To jest nieistotne, bo teraz rower jest odblokowany. I jeśli będziecie pedałować, to osiągniecie maksymalną prędkość, czyli 35 km na godzinę. Zaraz Wam to pokażę. Ewentualnie, jeśli nie chcecie pedałować, no to wystarczy przekręcić manetkę, nogi na pedała. Proszę bardzo, nie pedałuję, żeby nie było. I rower rozpędza się, uwaga. Tak jak wspomniałem przed chwilą. I tak zapewne będzie, chociaż bateria nie jest naładowana tak super na fulla. Ale proszę bardzo, 33, 34, no tak do 35 generalnie. Zależy, czy jeździcie z górki, pod górkę, z wiatrem, pod wiatr. Ja już to przetestowałem ostatnio. 35 km to jest przeważnie taka stała prędkość na prostej po odblokowaniu. I jeśli Was interesuje, to Wam mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że jadąc non-stop na pełnym gazie, tak jak teraz, przejechałem tym rowerem 38 km, równiutkie. Także uważam, że to jest naprawdę niezły wynik. Według producenta na Engwe L20 SE można przejechać 115 km. Ale jeśli będziecie jechać na pierwszym biegu, czyli tym pierwszym stopniu wspomagania. Natomiast ja zrobiłem swój własny test zasięgu. Jechałem na piątym biegu 25 km na godzinę i przejechałem, uwaga, zresztą sami sobie obejrzyjcie. Start. I jedziemy. Trasa będzie zróżnicowana, ale będzie również zbalansowana, tak żeby było sprawiedliwie. I oczywiście po takich jak teraz drogach technicznych. Słuchajcie, test zacząłem od podjazdu pod niemałe wzniesienie. Oczywiście pedałuję sobie cały czas, nie czuję żadnego zmęczenia. No chyba, że zmęczenie dla Was to jest po prostu poruszanie nogami góra-dół, no to spoko. Podjeżdżając pod wzniesienie, no staram się troszeczkę mimo wszystko wspomóc ten rower. To nie jest tak, że ruszam sobie tylko nogami tak bezwładnie, bez żadnego zmęczenia. Jednak trochę wysiłku, chociaż minimalnie, warto by wrzucić ten rower. W tym momencie akurat na torach skoczyło 10 km na liczniku, na GPS-ie 9,5 km. Jedna kreska z baterii ubyła. No i słuchajcie, tak się złożyło, że 20 km akurat osiągnąłem w mieście. Ale długo tutaj nie zabawię, bo wiadomo, 25 na godzinę to jest moje założenie, a tutaj na mieście ciężko by było tyle jechać takim ruchem jednostajnym, więc
Zaraz się będę stąd ewakuował, natomiast cały czas mamy tylko jedną kreskę mniej stanu baterii. Jeszcze tylko honorowa rundka wokół zalewu. Fantastico. I wbijam na rondo po prostu jak król. Na e-bike'u. Słuchajcie, jak jest taka piękna pogoda, to trzeba chyba zjeść loda. Tak właśnie zrobię. To śmietankowego. Mały, mały. Dziękuję. Coś wspaniałego. Wow. Słuchajcie, mam 30 km trasy, dwie kreski baterii zostało w pięciu. Jestem na drodze szutrowej, jedzie się bardzo przyjemnie. Tutaj akurat amortyzatory jeszcze nie mają co do roboty, ale za to czuć, że na takich szerokich, fajnych oponach jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. 40 km, nadal mam dwie kreski stanu baterii. Muszę się przyznać, że po 40 km trochę zaczyna boleć mnie tyłek. W tym momencie mam 50 km i została już ostatnia z pięciu kresek stanu baterii. Nie wiem jak wy, ale ja wolę jeździć takimi drogami niż z asfaltem, dlatego że jest po prostu dużo bardziej chłodniej. Coś się dzieje, ogólnie jest zawsze przyjemniej. Tutaj są akurat źródełka, tutaj płynie naprawdę krystalicznie czysta, pitna, słuchajcie, woda źródlana. Może to nie wygląda, ale uwierzcie mi, jest naprawdę czysta i lodowato zimna. Uwielbiam tu przyjeżdżać, bo tu jest po prostu cisza, spokój, jest fajnie. No, przy okazji napełnię sobie mój bidon, który jest dołączony w zestawie za darmo. Czyściutka, kryształ. Dobra, testujemy dalej. I uwaga, za chwilę wskoczy 60. Jest 60. 60 km. Została ostatnia kreska. No zobaczymy, ale już jest nieźle. 60 km to jest naprawdę spoko wynik. I to jest chyba ten moment, gdy kończy mi się bateria, bo zaczęła mrugać. Jest już teoretycznie pusta. Rower oczywiście jeszcze jedzie. Jest 65 km. No cóż, podjadę jeszcze te kilka kilometrów do domu i to będzie koniec testu zasięgu. Także całkowity zasięg Engwe L20 SE, jeśli ważycie 82 kg, tak jak ja, będziecie jechać na piątym biegu i będziecie pedałować non-stop, to przejedziecie 65 km, a nawet 66. I teraz tak, jeśli będziecie sobie jechać pod jakieś tam większe wzniesienie, oczywiście rowerek będzie Was wspomagał, ale to jest 250 W, więc on będzie troszeczkę słabł. Warto sobie przełączyć na niższą przerzuteczkę, żeby po prostu ulżyć trochę temu silnikowi. I w ten sposób też można trochę oszczędzić baterię. A teraz sprawdźmy sobie hamulce. Naciskam dwa na raz. Zatrzymuję się w miejscu z charakterystycznym skrzypieniem. Słuchajcie, jeśli chodzi o ładowanie, to tutaj pod zaślepką jest port ładowania. Możecie sobie po prostu wtyknąć kabelek i ładować ten rower z baterią zainstalowaną w rowerze lub, tak jak pokazywałem na początku, można ją wyjąć i naładować. Ja to właśnie w tym momencie uczynię. Po pierwsze siodełko do góry, po drugie przykręcamy kluczyk w lewą stronę i uwaga, wyciągamy baterię. W zestawie dołączona jest całkiem mocna 3-amperowa ładowareczka, także jakoś długo ta bateria się nie powinna ładować, około 3-4 godzin myślę i będzie podładowana na maksa. Na podsumowanie powiem tak, zanim zacząłem w ogóle nagrywać ten odcinek, to nie doczytałem, że ten rower w ogóle można odblokować, więc autentycznie wszystkie testy robiłem po prostu pedałując, tak jak Pan Bóg przykazał. Natomiast kilka dni temu doczytałem na stronie By Best Gear, tam gdzie znajdziecie ten rower, jaka jest procedura odblokowania i tak też zrobiłem. Zrobiłem 38 km jadąc na maksa i to mi się najbardziej spodobało w tym rowerze. Pomimo tego, że zasilany jest 36-woltową baterią, a rower, który testowałem niedawno, 48-woltową, a jest troszeczkę wolniejszy mimo wszystko. Także naprawdę mega szacun, no i podoba mi się bardziej manetka taka jak w motocyklu niż ta na kciuk.
Poza tym ten rower nie rzuca się jakoś specjalnie w oczy przez to, że nie ma jakichś takich mega szerokich opon. Po prostu wygląda jak normalny składak i to jest na pewno im plus. Jeśli jest jakakolwiek rzecz, która nie podoba mi się w tym rowerze, to pewnie moc. No bo niestety, no ja jestem upośledzony na tym punkcie. Ja lubię po prostu mocne, szybkie sprzęty. A tutaj 250 W. No szału nie ma, ale słuchajcie, no przecież nie wszyscy chcą jeździć bardzo szybko i mieć bardzo mocne rowery, więc to jest chyba rower dla ludzi, którzy potrzebują spokojnej jazdy bez wysiłku do miasta, poza miastem, gdziekolwiek chcecie. No i w sumie co jeszcze mogę powiedzieć? Rower sprawdził się dobrze, nie mam tutaj jakichś zastrzeżeń do niego. No może poza skrzypiącymi hamulcami, tak w ostatniej fazie i przy ostrym hamowaniu, ale powiem Wam szczerze, wszystkie te rowery elektryczne mają dokładnie ten sam problem. I na zakończenie jeszcze mogę powiedzieć tak, jeśli zamówicie sobie ten rowerek, oczywiście z linka ze zniżką, który zamieściłem w opisie filmu, to dostaniecie dokładnie to, co pokazałem na filmie. Dokładnie, jeden do jednego, nic tutaj absolutnie nie ukryłem, także zdecydowanie mogę polecić. To tyle w tym odcinku, do następnego, trzymajcie się, cześć!